Jesteśmy na cmentarzu w Zborowie, czyli to jest przedwojenne województwo tarnopolskie, gdzie w roku 1935, już po śmierci Piłsudskiego, zdecydowano się zbudować obiekt o charakterze pomnikowym, a jednocześnie o charakterze kaplicy i stworzyć cmentarz żołnierzy, którzy w I wojnie światowej i w roku 1920 walczyli o niepodległość Polski, tudzież o znalezienie się tego rejonu geograficznego w Rzeczypospolitej. Jest tutaj pochowanych kilkunastu żołnierzy polskich przy tej kaplicy. Zachował się w całości jeden krzyż i jedna tabliczka, którą żeśmy odnaleźli. Szereg krzyży, tak jak tu widać, zostało poniszczonych, ale jeszcze widać, że są to krzyże. No i to będziemy próbowali restaurować w przyszłym roku, wyznaczając oczywiście cały obszar cmentarza po dokonaniu ekshumacji. I ta kaplica ma dzisiaj 80 lat bez tych kilku tygodni. Zachowała się w stanie takim, jakim można się było spodziewać, że się zachowa. To znaczy nie została zniszczona całkowicie, została zdewastowana wewnątrz. Tynki oczywiście na skutek oddziaływania świeżego powietrza uległy zniszczeniu. Otoczenie kaplicy uległo dewastacji, tudzież zostało w ogóle zniwelowane przez innych i na tym etapie wracamy do sytuacji pierwotnej. To, co było przed wojną, próbujemy odnowić w tym roku zewnętrze, w przyszłym roku wnętrze kaplicy i sam cmentarz, łącznie z dokonaniem ekshumacji żołnierzy i wyznaczeniem nowych grobów, nowych krzyży wedle starego planu, jaki istniał. O to mi chodzi, o tą balustradę. Są na zdjęciach do połowy, pamiętasz, do połowy jest ta balustrada. No, tu jest ciągłość tej balustrady, co rozebrali, na nowo budowali. Chyba, że to jest nadbudowane. Tu mur jest przewiązany. No właśnie. No. A to jest, to są węglany, to jest, oj, to jest tylko, to nawet piasku. Pan profesor tłumaczy? No, proces życia, bo te, mają problem z tym usunięciem tego wszystkiego. Aha. No to są sole wypukane z zaprawy cementowo-piaskowej i to są węglany, które są w tej chwili nie do usunięcia chemicznie absolutnie, tylko mechanicznie. Mamy metody, XIX-wieczną metoda przekucia, współczesne metody piaskowanie. Tylko odpowiednim Ale rozumiem, że wyłożenie schodów jest autentyczne. Absolutnie tak, jest to wszystko przepiękny wapień. W ogóle tutaj o tym może coś powiem i później, to ja nie znam tej firmy. Firma jest wzorcowa, kamieniarska firma jest rewelacyjna. Jak oglądam każdy wątek tu kamienny, jest zrobiony perfekcyjnie. Górna półka kamieniarstwa, jakie może być w tamtych latach. No ten fryz z orłami jest fantastyczny. A jak pięknie wyrzeźbione te orły, tylko się nie podpisali prawie. Nie podpisali, nie wiemy, kto to wykonał. Przecież musi być informacja przecież. Na obiekcie nie ma. Panie ambasadorze, na mnie wymuszają Polacy, że ja musiałem się podpisać na nagrobku Radziwiłła Sierotki. XVI wiek nie śwież, prawda? Musiałem się podpisać, no, ale na szczęście na elemencie dorabiałem. Powiedzieli, że nie przyjmą roboty, ja się nie podpiszę. 2001 rok tam jest. No, nie podpisywali się. Górna półka kamieniarstwa, absolutnie. Jest to niesamowite rzemiosło architektoniczne. A tu jest co zrobione jakieś... Jak daleko sięga fundament, czy ma jakąś wylewkę, czy od razu fasad zrobiony na gruncie. No i? Na razie to bez wylewki, tylko odpowiednia głębokość po prostu. Tu mamy problem, bo mamy zdjęcie, że tej boku jest połowa, mamy takie zdjęcie dla 30. Ale tu widzimy ciągłość wątku w tym momencie. I tu jest zakłócenie, to jest oryginalny wątek pierwotnie. W międzyczasie dobudowano to. No i cały ołtarz był tam ułożony płytami wapiennymi i końcówka na stawę ołtarzowa była ułożona alabastrem. Mam ślady właśnie, tam jest jeden ślad takiej płyty dwucentymetrowej, że cała nastawa była alabastrem, taki obłożona. Nie mamy niestety wyglądu zdjęcia, jak to wyglądało.
No bardzo prawdopodobnie bardzo proste. No to ten był najważniejszy. No. I to jest ważna rzecz, ta płyta, proszę ostrożnie tutaj robić. No, to jest płyta, to jest podpisany, kto fundował tą kaplicę. Mm-hmm. Po dzisiejszym mer miasta, czyli prezes miasta właśnie, jest jego napis. To jest też alabaster Żuławieński. Mm-hmm. To przewidujemy przyszłym roku konserwację. Tego i malarstwa. To jest bardzo ładny herb namalowany, który został zamalowany też na tarczy herbowej. Jeszcze nie wiemy, jakie było przedstawienie. To już przyjdą konserwatorzy, żeby to odczytać, odczyścić. Była płyta, na której były wypisane wszystkie nazwiska. No, no właśnie. Tych, o tych naszych żołnierzy, którzy mieli tak zwane gwizdki na sobie, tak? Mhm. Tutaj było. Ta pani nie pamięta ile. Prawdopodobnie żyje ta pani tutaj, a pozostali, którzy nie, to byli na tej tablicy wypisani jako nie znali. Żołnierz nie znali. Albo żołnierz nie znali. Znaczy jest olbrzymia no literatura krajoznawcza z okresu międzywojennego. Trzeba po prostu poszperać w czasopismach takich lokalnych. Tam może się cuda się znajdują, tak. Tylko że to jest wielka robota. No. Trzeba do tego po prostu jakiś fascynatów, żeby pasjonatów, żeby pogrzebali, bo to w ramach takich normalnych badań to nie wyjdzie. To trudno, to trzeba rzeczywiście kogoś, kto. I tu mamy przepiękne drewniane dwuskrzyżowe drzwi, przepiękne są tym w konserwacji tutaj zachowane. Nie, to piękny obiekt. To chyba jeden z najbardziej udanych tego typu obiektów architektonicznych w okresie międzywojennym. On powinien być w książkach, jak przykład dla studiowania tego obiektu. Niesamowicie piękna architektura tego obiektu. Powiązanie stylów renesansu z tą artyką, z modernizmem. No tak, modernistyczno-renesansowy. No niesamowita rzecz. I starosta, jeszcze nie wiem, czy tutaj nie szukać korzeni. Tutaj od fundatora, bo to jest tablica starosty, który fundował. Starosty? Tak, tego a tutaj Borowskiego. A nie prezydenta? Nie, nie. Miasta? Nie, nie. To starosta był tutaj. Wiecie, starostwo jest tak, jak nie istnieje do tej pory. Aha. I to jest tablica starosty, który fundował to. I tutaj by trzeba było szukać korzeni, może ktoś z tych potomków, bo nie wierzę, żeby w 1936 roku po oddaniu tego do użytku nie było robione zdjęć. Nie, no nie wiem. Zdjęcia. Więc takie zdjęcia powinny być, do których ja nie mogę dotrzeć, bo nie ma. Nie mamy zdjęcia wnętrza. Nie ma zdjęcia wnętrza. Tutaj był obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Tak, a ja zobaczę, co ja mam swoją drogą z 90, bo ja w 91 roku robiłem tu zdjęcia. Muszę zobaczyć, co mam. No. Tak, bo ja tu byłem zaraz, no byłem przecież konsulem w Lwowie. Ja wtedy też konsulat. Brane wiosną tego roku. Ze wszystkiego tutaj, już są próby, kończy się badania, są tablice, litery były zwrócone, także będziemy do tego dążyć, co było. A te krzyże, które tu postawiono, to bo one leżały, tak, no ale gdzie? Tu. Tutaj były w tych zaułkach. Te krzyże wszystkie, żeśmy wygrzebali właściwie tutaj spod cokołu, tam na dole. One leżały, były wrzucone tak z grubsza rzecz biorąc hultem. I część różnego rodzaju pozostałości, chociażby te wazy, to wszystkie i kawałki schodów były rzucone tutaj właśnie za tym obszarem, który jest odgrodzony taśmą. I to sobie tu leżało w spokoju ducha najprawdopodobniej około 40 lat. Myśmy tu byli, żeśmy to znaleźli, łącznie z tabliczkami żołnierzy, którzy byli opisani jako leżący pod krzyżem, bo jedną taką tabliczkę żeśmy znaleźli. Wigilię jego zginięcia. Dosłownie, w czerwcu 19 roku on zginął, a myśmy znaleźli tą tabliczkę. 18 czerwca on 19 zginął, także bardzo piękna sytuacja. Fundacja Mosty prowadzi całe przedsięwzięcie, poczynając od zrobienia ekspertyzy całego obiektu, ustalenia tak zwanego paszportu zabytku, zebraniu pieniędzy, no i znalezieniu wykonawców wysokiej klasy, bo ci, którzy są tutaj, to jest, że tak powiem, sama wierchuszka naszych krajowych fachowców od odnawiania kamienia, od odnawiania drewna i
To wszystko robi Fundacja Mosty. No i mam nadzieję, że to będzie nasz sukces. No po prostu. Samo my naszą niecierpliwość.